7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka akcji Bohateron. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj głównym tematem naszych rozmów będzie rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i właśnie akcja Bohateron dotyczy tego patriotycznego zrywu. Zacznijmy od początku. Czym jest akcja Bohateron? Bohateron włącz historię, to myślę, że śmiało mogę dziś powiedzieć największa kampania społeczna z zakresu edukacji historycznej, ale też kampania mająca na celu pomoc naszym bohaterom. Trzy obszary naszych działań to pamięć, edukacja oraz pomoc. Działamy nieprzerwanie już od blisko 10 lat, a od 8 prowadzimy ogólnopolskie działania. W tym roku kolejna edycja w tych trzech obszarach, o których wspomniałam. Co najważniejsze, każdy w tym obszarze znajdzie coś dla siebie. 10 lat to już jest spory kawałek czasu. Jak ta akcja rozwijała się na przestrzeni właśnie tych 10 lat? Zaczynaliśmy z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i myślę, że najbardziej słuchaczom znani jesteśmy pod nazwą Kartka dla Powstańca. Tych kartek do tej pory do naszych bohaterów trafiło 1 250 000. Projekt ewoluował, pojawiła się na przestrzeni czasu w tym obszarze pamięci Nagroda imienia Powstańców Warszawskich. W tym roku 5. edycja naszej nagrody. Zachęcam do zgłaszania kandydatów. Do 10 września jest taka możliwość. Szczegóły znajdą Państwo na stronie bohateron.pl. W tym obszarze pamięci dużo zmian nastąpiło. Kartki zastąpiły kartki online oraz portal Dumni z Powstańców, na którym każdy od ubiegłego roku mógł zamieścić film, zdjęcie, treść jako taką wirtualną pamiątkę i przekaz dla naszych bohaterów. A w tym roku z okazji 79. rocznicy myślimy już też o tej przyszłorocznej. Stąd zdecydowaliśmy się wraz z powstańcami, naszymi przyjaciółmi, laureatami nagrody na powołanie oddolnej społecznej inicjatywy Komitetu Społecznego do spraw obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. I naszym celem jest, żeby te obchody nie trwały jeden dzień, miesiąc czy tydzień, ale żeby już od dziś pracować cały rok i pokazać się naszym bohaterom, że to jest wyjątkowy czas, wyjątkowa rocznica, wyjątkowe dla nas wydarzenie, które w małych miejscowościach, większych na przestrzeni całego roku organizowane są różnego rodzaju projekty. I do tego komitetu zapraszamy wszystkich. Do komitetu można dołączyć za pośrednictwem strony dumnispowstańców.pl i każdy, nawet najmniejszy gest, najmniejszy projekt składać się będzie na tę, mamy nadzieję, szeroką skalę społeczną tych przyszłorocznych obchodów. Przyszłoroczne obchody, 80. rocznica i też wiemy, że powstańców niestety jest coraz mniej. Chyba teraz właśnie tego typu akcje, działania powinny być zintensyfikowane, aby pamięć o tamtych wydarzeniach i bohaterach nie zgasła. Zaczynaliśmy blisko 10 lat temu. Wtedy żyło niespełna 5 tysięcy powstańców warszawskich. Dziś około 480. Za rok nie wiemy. Ten czas nie działa na naszą korzyść. Co ważne, Bohateron dzisiaj to nie tylko kampania z zakresu edukacji historycznej społeczna, ale też taka największa kampania, która zajmuje się i projekt pomocą naszym bohaterom. My codziennie dowozimy obiady, kupujemy środki higieniczne, żywność specjalnego przeznaczenia, pomagamy w remontach, realizujemy indywidualne potrzeby tu i teraz, szybko i sprawnie, ponieważ ta pamięć jest ważna, ale pomoc dzisiaj wydaje nam się też, że jest taka najważniejsza i ta obecność i ta świadomość naszych bohaterów, że mogą na nas liczyć. I zachęcam do tego, aby wesprzeć naszą zbiórkę na portalu Zrzutka, łamane na Bohateron. Można też wysłać kartkę online, jeśli ktoś chce kontynuować tradycje. Na stronie bohateron.pl za drobną opłatą, cegiełką można wysłać taką kartkę, którą my wydrukujemy i przekażemy naszym bohaterom. A co ważne, całość środków przeznaczymy na działania pomocowe. Tych obszarów, w których każdy może się zaangażować, jest bardzo wiele. My przygotowaliśmy taki niezamknięty katalog pomysłów na stronie dumnispowstańców.pl dla samorządu, dla instytucji, dla organizacji pozarządowych, dla osób fizycznych, ale też dla szkół.
I to są propozycje małych, większych projektów i czasami wystarczy drobny gest, ale te drobne gesty są dla powstańców niezwykle ważne. Wspomniała Pani, że najważniejsza tutaj jest pomoc powstańcom. No i właśnie jak w każdej tego typu akcji istotną rolę odgrywają wolontariusze. Tych Wam nie brakuje, czy może odwrotnie brakuje? Zawsze jesteśmy otwarci na przyjęcie kolejnych osób, szczególnie z terenu całej Polski, nie tylko z Warszawy. Bohateron to kampania i zespół, który na co dzień pracuje we Wrocławiu, ale najwięcej działań dzieje się siłą rzeczy w stolicy. My zachęcamy gorąco do dołączenia do nas. Przede wszystkim ze względu na te przyszłoroczne obchody i tych działań, nie tylko tych działań, do których zachęcamy innych, ale też naszych działań, też związanych z edukacją będzie bardzo dużo i będziemy uruchamiać rekrutację wolontariuszy, która będzie otwarta cały rok. Akcja trwa już 10 lat i czy na przestrzeni tych 10 lat widzi Pani, że przynosi ona dobre skutki, że ta świadomość o Powstaniu Warszawskim, o dbałość naszych bohaterów jest coraz większa? Zdecydowanie. Na przestrzeni lat widzimy nie tylko efekt w postaci oczywiście reakcji naszych bohaterów. To jest największa motywacja. To, że dajemy im siłę, to, że oni angażują się chętnie w miarę możliwości we wszystkie działania, czy to związane z edukacją, czy różnymi wydarzeniami, ale też widzimy, jak na przestrzeni lat zainspirowaliśmy mnóstwo innych osób, naszych wolontariuszy, naszych przyjaciół, nauczycieli, którzy biorą udział w zajęciach edukacyjnych, do tworzenia własnych projektów, wspaniałych projektów, do tworzenia własnych organizacji pozarządowych, które dzisiaj też pomagają kombatantom i powstańcom warszawskim również na terenie całego kraju. No i to jest takie piękne dzieło. To Bohateron łączy nie tylko pokolenia, łączy ludzi, dla których ważna jest pamięć i to jest najpiękniejsze, że powstańcy łączą nas dzisiaj. I ważne, żeby nie łączyli nas tylko tego 1 sierpnia, ale żebyśmy pamiętali, że oni są wśród nas. To nie jest pokolenie, które odeszło. Oni są, oni chętnie się dzielą wiedzą, chętnie dzielą się doświadczeniami, potrzebują dziś naszej pomocy, ale potrzebują czasami nie tylko pomocy, ale potrzebują tej świadomości, że jesteśmy i że ich odwiedzimy, spędzimy z nimi trochę czasu. Przecież mają też rodziny, które z nimi się wspaniale opiekują, ale ten kontakt z młodymi ludźmi jest dla nich niezwykle ważny. I tak mi się wydaje, że ludzie, między innymi pani, wszyscy związani chociażby z akcją Bohateron, wykonują dużo bardzo dobrej pracy, bo chyba nie ma osoby w Polsce, która by nie wiedziała chociażby kilku podstawowych informacji o Powstaniu Warszawskim. Myślę, że tak. Myślę, że ten poziom edukacji jest bardzo wysoki za sprawą właśnie tych wielu projektów, instytucji, które angażują się w pamięć o powstaniu, ale ja gorąco jeszcze raz zachęcam do podjęcia tych działań związanych z 80. rocznicą, ponieważ powstańcy naprawdę obserwują te nasze działania, oni dobrze wiedzą, co się dzieje i gdzie te projekty powstają, są też zapraszani i dołączenie do nas, do Komitetu Społecznego, my będziemy pomagać im merytorycznie i na stronie dumnizpowstańców.pl znajduje się już uzupełniane przez nas kalendarium. Tam można dodać własne wydarzenie związane z pamięcią o Powstaniu Warszawskim, o spotkaniach ze świadkami historii. Wystarczy wejść na stronę i dodać zdjęcie i informacje o własnych działaniach. I portal ten ma za zadanie teraz stać się przez te najbliższe miesiące takim miejscem, gdzie będzie można znaleźć wszelkie informacje na temat tego, co dzieje się w naszym kraju, a jest związane z pamięcią o naszych bohaterach Powstania Warszawskiego i akcji Burza. Też chcemy przypominać, że Powstanie Warszawskie było częścią większej akcji, która miała na celu przywitanie i przede wszystkim odzyskanie wolności, przywitanie na swoim terytorium jako gospodarzy Armii Czerwonej. I to jest dla nas dzisiaj taki bardzo ważny cel, żeby pokazać naszym bohaterom, że nie pamiętamy tylko i wyłącznie jednego dnia, że można dodać post w mediach społecznościowych, że można dodać, wpłacić na zbiórkę, można ich wesprzeć, można zgłosić się do wolontariatu, można zrobić mural. Do tego będziemy zachęcać gorąco prezydentów, burmistrzów miast, samorządy, aby odnaleźć powstańców, którzy po wojnie zamieszkali w całej Polsce, w różnych miejscowościach. Oni też jeszcze mieszkają, ponieważ blisko 120 osób, 120 powstańców mieszka poza Warszawą na terenie Polski. My z końcem sierpnia odsłonimy mural pamięci powstańców warszawskich, którzy po wojnie zamieszkali we Wrocławiu.
i stali się Wrocławianami. I zachęcamy do tego gorąco właśnie samorządy, żeby z okazji tej okrągłej rocznicy wyjątkowej, to jest taka okrągła ostatnia rocznica, kiedy ci świadkowie tamtych wydarzeń są wśród nas. Czyli zachęcamy tutaj wszystkich do tego, aby w te uroczystości, które już za rok, się jak najbardziej aktywnie włączyć. I mamy na to czas. I zaczynając dziś, mamy 12 miesięcy na to, żeby stworzyć różnego rodzaju inicjatywy, projekty. 1 września ogłosimy naszą akcję w szkołach, Bohaterom w Twojej Szkole. Będzie to najbardziej rozbudowana dotychczas akcja edukacyjna i też będziemy placówki szkolne zachęcać do tworzenia własnych projektów. Agnieszka Łesiuk-Krajewska, organizatorka akcji Bohateron, była moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Rozmowa poranka.